dziękuję. Witam na tym krótkim wykładzie poświęconym kreatywności, już w kameralnym gronie, ale tak to jest o tej porze w niedzielę najczęściej. Natomiast te najbardziej wytrwałe osoby też są najczęściej najbardziej kreatywne. To od razu Państwu powiem tak na dzień dobry. Także myślę, że ta cecha też jest skolorowana. Proszę Państwa, na wstępie kilka słów o mnie. Jestem też nauczycielem, jestem pedagogiem, natomiast w tej chwili kończę specjalizację psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. I oprócz takiej pracy typowej pedagogicznej i pracy na uczelni, zajmuję się uczeniem dzieci, ale w sposób kreatywny. To jest tak naprawdę ta część mojej pracy, która jest dla mnie największą pasją i największym wyzwaniem przy okazji. Dlatego też zgłębiam ją i naukowo, i zawodowo. W tej chwili prowadzę badania nad kreatywnością nauczycieli. I właśnie cząstkowymi wynikami tych badań będę chciała też się z Państwem dzisiaj podzielić. Natomiast badania cały czas trwają z całym zespołem naukowym. Natomiast dzisiaj będzie to analiza tych badań, tej części, którą już uzyskaliśmy, też pokazuje to pewne ciekawe skłonności w pracy nauczycieli. Na początek, proszę Państwa, jednak słowo, czym jest kreatywność. Natomiast absolutnie nie będę tutaj podawała żadnych definicji. Bardziej tak w moim prywatnym odczuciu. Cały czas mówimy o takiej zaradności, o radzeniu sobie ze stresem, również w pracy nauczyciela. Natomiast mam wrażenie, że w tej pracy edukacyjnej ta kreatywność gdzieś cały czas schodzi na boczny plan. Jak Państwo przyjrzycie pierwsze lepsze oferty pracy, nie tylko w edukacyjnej, wymaga się coraz częściej od kandydatów kreatywności. Ta kreatywność jest to po prostu umiejętność, która tak naprawdę pomaga nam w codziennym życiu w rozwiązywaniu problemów z neurobiologicznego, z biologicznego punktu widzenia. Ta kreatywność tak naprawdę jest też umiejętnością, która pomaga w przetrwaniu gatunku. Natomiast na co dzień w pracy edukacyjnej, w walce jakby z przeciwnościami losu i z wymaganiami programowymi, mam wrażenie, że ta kreatywność cały czas schodzi na dalszy plan. Natomiast jest to cecha, która pomaga w wielu różnych sytuacjach. Jak widać, również tutaj akurat student potrafi, tak naprawdę. Natomiast nie tylko studenci, oczywiście są to te osoby kreatywne. Tak jak tutaj już pan doktor też wspominał, między innymi badania muzyków jazzowych w Ośrodku Badania nad Mózgiem w Niemczech pokazały, że kreatywność można rozwijać. Proszę Państwa, bardzo często w pracy z dziećmi rodzice mnie pytają, czy słuchanie muzyki poważnej, czy w ogóle granie też na jakimś instrumencie wspomaga kreatywność. Jak się okazuje, jak pokazują badania, to właśnie muzycy jazzowi tak najbardziej, najlepiej stymulują swój mózg pod względem kreatywności, dlatego że uprawiają improwizację. To właśnie nie ta muzyka, która jest dana, już przygotowana, tak? To nie ona najbardziej rozwija, tylko improwizacja. Ale proszę Państwa, przenosząc to na tą rzeczywistość szkolną, wiedza podana już na tacy, to tak właśnie jak odgrywanie trochę tej muzyki, która już jest zapisana na nutach, tak? To naprawdę wiedza, którą my w stanie jesteśmy sami w jakiś sposób wytworzyć, przetworzyć przy pomocy improwizacji, to ona wspomaga kreatywność, a przy okazji też wspomaga uczenie się. Mówimy też często o tak już popularnej hipotezie progu. Proszę Państwa, często rodzice mnie pytają, czy jeśli moje dziecko będzie słuchało muzyki poważnej, tak zwany efekt Mozarta, czy zwiększy się jego IQ. No, oczywiście jest to jeden z mitów psychologii popularnej, natomiast też ta kreatywność w pewnym stopniu koreluje z inteligencją, natomiast z tą inteligencją na takim przeciętnym poziomie. Tak naprawdę hipoteza progu mówi o tym, że w ponad 120 punktów, jeśli stoi inteligencja ponad 120 punktów, nie ma już korelacji pomiędzy kreatywnością a inteligencją. Natomiast chciałabym teraz, może też na takie popołudniowe ćwiczenie czy rozluźnienie, zaproponować Państwu małe wyzwanie odnośnie kreatywności. Każdy z nas jest w stanie wymyślić kilka rozwiązań, nawet na już i na teraz, tak? Mamy tą skłonność do poszukiwania, natomiast ta skłonność ma taki szklany sufit. Jednym z najczęściej kreatywnych pytań zadawanych na rozmowach kwalifikacyjnych jest takie moje ulubione: podaj 10 zastosowań spinacza biurowego. Chciałam, żebyście teraz Państwo spróbowali wymyślić te 10 zastosowań. Myślę, że 30 sekund wystarczy spokojnie. Chciałam, żeby każdy z Państwa spróbował, zastanowił się nad tym. 10 zastosowań spinacza biurowego. Myślę, że możemy rozpocząć. 30 sekund.
również. Czas mija. Tak samo na rozmowie kwalifikacyjnej, czy w każdej sytuacji problemowej też ten czas jest ograniczony, proszę Państwa. I chciałam zapytać, komu z Państwa udało się wygenerować ponad 5 pomysłów? Za mało czasu. A na pisanie. Ale na wymyślenie byłoby? Tutaj kilka osób jest, a proszę Państwa, powyżej 8 jest kilku śmiałków, tak, jest kilka osób. Proszę Państwa, standardowo jesteśmy w stanie, tak na już, ja specjalnie dałam mało czasu, tak na dzień dobry, na chwilę, w tej sekundzie wygenerować około 5-6 pomysłów. Te 10 to jest już naprawdę szapoba do tych 8, tak, te 10 to jest już naprawdę pewnym, nie powiem, że górna granica, ale to już jest naprawdę w wielu przypadkach szczyt możliwości. Nawet w tak banalnym zadaniu, jak wyszukanie 10 zastosowań spinacza biurowego. To może być wszystko, wykałaczka, spinka do włosów, widelec, mieszadełko do kawy, wiele różnych elementów można tutaj wymyślić. Proszę Państwa, tylko jaki jest problem? My najczęściej poruszamy się za pomocą stałości funkcjonalnej, tak? Czyli jeśli mamy jakiś przedmiot, to nie jesteśmy w stanie przełożyć jego użytkowania na inne funkcje. Stałość funkcjonalna mówi o tym, że krzesło służy tylko do siedzenia. Spinacz biurowy służy tylko do spinania dokumentów. Jeśli my mamy przełamać ten schemat, to już wtedy właśnie zaczyna się problem. Okej. Proszę Państwa, chciałam zaprosić jeszcze do jednego małego eksperymentu. No, często mówi się o tym, w jaki sposób ta kreatywność jest związana z osobowością. Ja też będę o tym mówić za chwilę w kontekście badań, które przeprowadzamy. Natomiast w wielu przypadkach mówi się o pewności siebie, o takiej umiejętności właśnie poszukiwania rozwiązań, a upartości nawet, o wielu innych cechach osobowości, które mają wpływ na to, czy jesteśmy osobami kreatywnymi. Na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych też naukowcy wysunęli pewną hipotezę, mówiąc, że kreatywność ma też związek z takimi cechami jak perfekcjonizm, jak taka skłonność do poszukiwania jakichś elementów niepasujących, tak jak taka spostrzegawczość, czyli umiejętność po prostu wyszukiwania jakichś drobnych zjawisk, drobnych rzeczy, które mogłyby później tak naprawdę służyć jako podstawę do rozwiązywania zadań kreatywnych. Przeprowadzono bardzo ciekawe badania na grupie studentów, no bo jak wiadomo, studenci są najbardziej taką twórczą grupą i chyba wdzięczną, jeśli chodzi o badania. Najczęściej godzą się sami albo muszą mieć z tego zaliczenie, więc wiadomo, jak to wygląda. Badania wyglądały w ten sposób, przeprowadzone na kilku etapach. Jednym z etapów było pokazywanie studentom różnych obrazów. Te obrazy różniły się od siebie kilkoma drobnymi szczegółami. Hipoteza w tych badaniach polegała na tym, że im więcej szczegółów byliśmy w stanie zobaczyć, tym bardziej jesteśmy takimi osobami podatnymi na kreatywność, czy tam skłonnymi do zachowań kreatywnych, czyli mamy dużą skłonność do wychwytywania jakichś drobnych szczegółów. Ja chciałam Państwu zaproponować wycinek tego eksperymentu, to znaczy chciałam Państwu pokazać jedno z tych zdjęć, które były wykorzystywane w badaniach. To zdjęcie to są dwa delfiny. One różnią się naprawdę tylko kilkoma drobnymi szczegółami. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie o tej porze z Państwa kondycją. Oczywiście jak ktoś poddaje się z własnej woli badaniom kreatywnym, to jest też ciekawe i te badania nie wychodzą zgodnie z jego oczekiwaniami, to oczywiście wtedy jest milion różnych wymówek na to, albo już myślę o obiedzie, a to już zmęczenie, a to taka pora, a to pogoda, wszystko jest tutaj oczywiście możliwe. Natomiast chciałam, żebyście Państwo teraz faktycznie spróbowali, wysilili się na chwilę, wysilili wzrok i spróbowali wyszukać różnice, to znaczy zobaczymy, jak Państwo, jak bardzo skłonni jesteście faktycznie do wyszukiwania tych różnic. Wszyscy gotowi? Jeśli ktoś z Państwa widzi ponad 5 różnic, to gratuluję, jesteście osobami bardzo kreatywnymi. A tak, proszę Państwa, tym może takim małym fortelem chciałam powiedzieć, że kreatywność tak naprawdę jest umiejętność podania, tak? Umiejętność zbudowania historii. Jeśli mówimy o kreatywności w nauczaniu, to jeśli na dzień dobry, na lekcji, nauczyciel mówi uczniom, okej, teraz będziemy uczyć się o traktacie wersalskim, tak, no to który uczeń tak naprawdę jest tym zainteresowany? Czy to jest ta wiedza, która jest mu potrzebna? Jeśli natomiast jest to jakiś element dramy, tak, który na pewno też Państwo znacie, wykorzystujecie, już podprowadzenie do tego tematu jest zupełnie inne. Proszę Państwa, w mojej takiej praktyce tej edukacyjnej i w pracy z dziećmi, bardzo często na początku rozmów z rodzicami słyszę takie zdanie,
proszę mi pomóc, bo ja już nie mam pomysłu. Tak, bardzo często rodzice mówią, albo mi mówią, nie mam cierpliwości, no ale to jest inna rzecz. Państwo znacie też najbardziej znane przekleństwo, obyś cudze dzieci uczył. To właśnie taką osobą ja jestem. Natomiast bardzo często rodzice mówią, ja już nie mam pomysłu, jak dotrzeć do mojego syna, jak dotrzeć do mojej córki. I to, proszę Państwa, właśnie ta kreatywność, nie tylko w odniesieniu do dzieci, to nie one same muszą być kreatywne, to ta kreatywność musi też być po drugiej stronie. Co może wpływać na twórczość, jakie czynniki sprzyjające twórczości możemy tak naprawdę rozwijać w tym środowisku edukacyjnym. To, które ja najczęściej rozwijam też wśród moich uczniów, proszę Państwa, jest to tak banalna rzecz jak rysunek, tak jak jakakolwiek wyrażanie artystyczne. No oczywiście u dziewczynek taki proces wychodzi o wiele łatwiej, u chłopców nieco trudniej, no chłopcy przeważnie nie lubią rysować. Natomiast zawsze do tego zachęcam, ponieważ kiedy mamy podręcznik, na przykład do historii, dziecko jak się uczy najczęściej? Albo po prostu czyta tą książkę, albo ewentualnie no jak już jest w stanie wykrzesać z siebie jeszcze trochę siły, to po prostu podkreśla gdzieś tam te najważniejsze rzeczy. Ewentualnie jeśli tą wiedzę chce przetworzyć na swój język, to co robi? Notatki. Po prostu ją przepisuje, tak? Przepisuje najważniejsze informacje. Rzadko kiedy rysuje. Ten rysunek to jest też tak naprawdę ten element twórczości. No i oczywiście bardzo często na początku moja praca polega na przełamaniu pewnych barier. Nawet ostatnio miałam taką sytuację z 8-letnim Wiktorem, który jest bardzo fajnym uczniem, bardzo takim wdzięcznym, natomiast absolutnie nie lubi rysować. Więc już trzecie czy tam czwarte spotkanie zachęcam go do tego i mówię mu to okej, narysuj to obojętnie jak, po cokolwiek narysuj, z tego co ci przeczytałam, z takiej jakiejś krótkiej notatki, po prostu narysuj obojętnie jak. Na mnie spojrzał, mówi, dobrze, w takim razie narysuję to brzydko. No, ale przynajmniej narysował, tak? Zawsze jest to po prostu jakieś tam już światełko w tunelu, więc można mimo wszystko nawet te dzieci, które nie czują faktycznie na początku nawet takiego wyrażania artystycznego jak rysunek, również można je do tego zachęcić. Badania, które prowadziliśmy na nauczycielach, dotyczyły właśnie między innymi rysowania. Za chwilę Państwu pokażę wyniki, czy tam, czy to jakby po prostu te rysunki. Natomiast też ciekawe różnice są pomiędzy kobietami i mężczyznami w rysowaniu. Akurat w moich badaniach, czy to w badaniach całego zespołu, uczestniczyły tylko i wyłącznie kobiety. Nie chciałyśmy też tutaj wprowadzać takiego dodatkowego czynnika jak płeć, chociaż może w drugiej wersji tych badań faktycznie wprowadzimy. Natomiast na Uniwersytecie SWPS zostały przeprowadzone badania kreatywności kobiet i mężczyzn za pomocą rysunków kreatywnych. No i proszę Państwa, kobiety przeważnie rysowały dom. Oczywiście były to rysunki bardzo kreatywne, ciekawe, domki, które miały dużo ozdobników. Natomiast u mężczyzn, mamy kilku panów na sali, nie samochód. Samochód to jest środek do osiągnięcia tego, co oni rysowali, tak? Co mogli narysować? Kobiety, tak? Jednak, proszę Państwa, no niestety stereotypy rządzą i faktycznie na kobiecych rysunkach to były piękne domy, z ogródkiem, z pieskiem, tak, z chmurką, a na tych męskich rysunkach to były no, bardziej dosłowne lub mniej dosłowne po prostu kobiece kształty. Kwestii jeszcze tej osobowości samooceny, to co mówiłam przy okazji tego ćwiczenia z delfinem, faktycznie ta samoocena jest bardzo ważna w tym, w jaki sposób koreluje z kreatywnością, natomiast bardzo ciekawe badania też zostały przeprowadzone w kontekście kreatywności i psychopatologii. No i okazuje się, że różnego rodzaju psychozy również korelują, proszę Państwa, z kreatywnością. Takie ciekawe zestawienie danych biograficznych przeprowadził Carlson, gdzie pokazuje tak naprawdę, jak w jakim stopniu osoby o wysokim poziomie kreatywności, mówimy to o wybitnych twórcach, o poetach, o malarzach, w jakim stopniu u nich tak naprawdę występowały psychozy, gdzie współczynnik w populacji wynosi 2%. Także też ten czynnik osobowościowy, też neurotyczność również ma wpływ na kreatywność i na to, w jaki sposób jest ona wykorzystywana. Okej, okay, ale teraz o tej kreatywności w środowisku szkolnym. Dlaczego też akurat tutaj, na wstępie, zanim pokażę Państwu wyniki badań, bo w środowisku edukacyjnym, w środowisku szkolnym ta kreatywność wydaje mi się taką cechą, która wpływa z jednej i z drugiej strony. Ona powinna wypływać i od uczniów, i od nauczycieli, i wzajemnie na siebie też
oddziaływuje, tak? To jest to środowisko, w którym ta kreatywność cały czas powinna funkcjonować. No i w naszych badaniach faktycznie przeprowadziłyśmy takie porównanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentek pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna. No i tutaj właśnie zaraz pojawią się schody. Natomiast jeszcze na wstępie do pokazania tych wyników też oczywiście poruszałyśmy te obszary kreatywności, czy to jak ją rozumieć w kontekście tej edukacji. Tą kreatywność to jest tak naprawdę umiejętność tworzenia nowych i wartościowych rozwiązań. No i z drugiej strony, czy w tym momencie kreatywna księgowość ma miejsce, czy nie, tak? Czy jest to rozwiązanie nowe i wartościowe? Przedsiębiorcy pewnie powiedzieli, że tak. W każdym razie w edukacji to właśnie nowe i wartościowe rozwiązania to są te kreatywne. No cele naszych badań też były w różnorakie, tak? W jednej strony to miał być taki cel czy stricte teoretyczny, natomiast po zakończeniu całych badań będzie przygotowana taka implikacja do praktyki pedagogicznej, którą być może będzie wykorzystywana w tym, jak w sposób kreatywny prowadzić lekcje. I proszę Państwa, badania były przeprowadzone w dwojaki sposób. Były to badania ilościowe, czyli był to kwestionariusz twórczego zachowania i badania jakościowe, czyli test twórczego myślenia. No i jak się Państwo domyślacie, badania ilościowe i jakościowe również pokazały pewne różnice. My natomiast jeszcze cały czas dążymy do tego, czy drążymy jakby temat połączenia tej twórczości i kreatywności, tak? Czy to jest wymierne, czy to jest też takie zagadnienie, które możemy wykorzystywać zamiennie, czy nie? No, jest nawet pewne jakby stwierdzenie, że jest to powiedzmy na pewnym kontynuum, tak? Że jest to relacja twórca-wytwór, czyli ta kreatywność też w edukacji, ona ma służyć do wytwarzania czegoś, do wytwarzania jakiejś nowej wiedzy. Co jeszcze ważne, proszę Państwa, w tej twórczości, kreatywności, to jest pewna umiejętność, która może być rozwijana. Bardzo często słyszeliśmy nawet podczas samych badań, nauczyciel mówi, a ja nie jestem kreatywny, ja prowadzę zajęcia po prostu tak, jak tego wymaga norma, ja nie jestem kreatywny, nigdy taki nie byłem. To jest umiejętność, którą można rozwijać. My też w naszych badaniach korzystamy przede wszystkim z tych dwóch modeli. To jest model zdolności Rozulniego i tutaj oprócz tej twórczości ważna jest, proszę Państwa, jeszcze oczywiście motywacja. I tą motywację też widzieliśmy w tych badaniach. Też będzie to pewien czynnik, który opiszemy w naszych wynikach. Też model zdolności Munksa, który tutaj mówi o motywacji w środowisku szkolnym, o tym, że oprócz tej kreatywności, oprócz zdolności, też motywacja ma duże znaczenie. I to tak nawet z własnego podwórka powiem Państwu. Jednym z takich kreatywnych sposobów zainteresowania uczniów lekcją, czy prowadzenia kreatywnej lekcji to jest metoda dwóch lizaków, czerwonego i zielonego. Nie wiem, czy Państwo wszyscy kojarzycie, to jest banalny sposób na to, jak sprawdzić na zakończenie lekcji, czy uczeń tą lekcję jakby rozumie. Każdy uczeń otrzymuje lizak i nauczyciel po prostu na koniec pyta, rozumiem, nie rozumiem i wtedy uczeń podnosi albo czerwoną stronę, albo zieloną stronę. I proszę Państwa, co jakby z mojej praktyki, w jednej ze szkół na spotkaniu okazało się, że nauczycielka stosuje to z powodzeniem, że uczniowie czują, że mogą pokazać tak jakiś swój stopień zrozumienia, niekoniecznie muszą się podnosić, niekoniecznie muszą jakąś dodatkową aktywność wyrażać, wystarczy po prostu ten lizaczek na koniec lekcji, też fajny, kolorowy. Natomiast w drugiej szkole nauczycielka powie, próbowałam zastosować i nie wyszło. I teraz pytanie, dlaczego nie wyszło? Gdzie tutaj jest problem? Czy to jest problem uczniów? Czy to jest znowu problem tego podania, tak jak z tymi delfinami? No ja nie odważyłam się jakby wtedy powiedzieć też tego głośno, natomiast tu uważam absolutnie, że to jest kwestia przygotowania uczniów do tego, żeby tą kreatywną metodę również wykorzystać. No tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do interpretacji wyników, to kwestia tej wybitności uczniów i tej twórczości. Państwo na pewno kojarzycie też eksperyment przeprowadzony przez Rosenthal Jacobson w dwóch grupach uczniów, tak, którzy byli przeprowadzeni przez nauczycieli. Nauczyciele byli wprowadzeni w błąd odnośnie poziomu inteligencji tych uczniów. Też badania bardzo ciekawe, natomiast tu akurat nie bardzo nawet mam czas na to, żeby o tych badaniach szerzej opowiadać, ale przejdźmy w takim razie do interpretacji wyników. Test Kahn oczywiście nie wykazał zbytnich różnic, to znaczy to był test opisowy. Pamiętajmy, że każdy z nas chce być uważany jako osoba kreatywna, tak? Każdy z nas chce być uznawany jako osoba zaradna, przedsiębiorcza, odporna na stres, tak samo jest z kreatywnością. Natomiast drugi test,
pojawia się test rysunkowy, pokazał już znaczne różnice w tej kreatywności nauczycieli i studentów. Test wygląda w ten sposób, że każdy uczestnik otrzymywał kartkę i w dowolny sposób miał uzupełnić rysunki. Oczywiście testy są analizowane pod wieloma różnymi względami w różnych obszarach tej kreatywności. No i tutaj teraz wyniki. I co? Domek. Tak? I? Jeszcze raz? Ktoś, kobieta? Tak, tak, bo to były same kobiety, dokładnie. Więc domek, oczywiście. Natomiast no fajnie, bo no jest tutaj pewien wymiar kreatywności. Tym jednym z wymiarów są uzupełnienia, czyli każdy z tych obiektów na czystej kartce, no gdzieś tam jest w jakiś sposób uzupełniony. Domek. Są nowe elementy, no jest tutaj kwiatuszek, są chmurki, ale cały czas jest domek. Domek, dokładnie. Tutaj, proszę Państwa, są ciekawe elementy, których też nie było we wszystkich rysunkach, też są pewnym wymiarem kreatywności. Połączenia liniowe, to znaczy kawałek rysunku, który tak naprawdę łączy ten element tutaj z tymi przerywanymi liniami, tak? Jest to pewne połączenie liniowe, też wyrażając tą kreatywność. Tutaj domek od środka, no to już powiedzmy, że jest tak znowu trochę inaczej. Natomiast jest stół, chyba umywalka, wazon, łóżko, więc kolejny domek. Perspektywa w domku, ale proszę Państwa, takim elementem, na którym najczęściej zwracaliśmy uwagę, zanim przejdę do wyników studentek, to był ten mały niewinny kwadracik tutaj poza linią. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście go na początku, na tej pustej kartce. On tam jest, tylko jest to tak mały element, tak niewinny, że no, większość osób też nie poczuła jakby takiej potrzeby kreatywnego wyrażania się poza ramą. Kreatywność, okej, okay, fajnie, no bo każdy z tych rysunków był kreatywny, nie można powiedzieć, że nie. Natomiast nauczyciele zostali jednak w tej ramie, tak? Wszystko fajnie, wymyślili domki, wymyślili tu jakieś dodatkowe elementy, natomiast nie przekroczyli tej bariery, którą była po prostu czarna linia. To właśnie tutaj jest ta największa kreatywność, w tym, żeby wykorzystać też ten element do tego, żeby wyjść poza schemat. Proszę Państwa, to przekłada się na to życie nasze codzienne, na tą pracę. Kreatywność, tak trochę jak z tym spinaczem, jesteśmy kreatywni w pewnych ramach, ale wyjście poza schemat to już jest faktycznie duża trudność dla nas. No i tutaj dwa rysunki studentek pedagogiki, już w zupełnie inny sposób. Okej, nie ma tu znowu wykorzystanego kwadracika, ale proszę Państwa, jest zupełnie inny sposób połączenie tych elementów, tak? Gdzieś, gdzie dla każdej z tych pań pierwsze, co się nasunęło, no to najczęściej tutaj te dwie linie połączone, to przecież był dom, a niekoniecznie no, korpus jakiegoś dziwnego zwierzęcia. I tutaj drugi przykład tego wymiaru kreatywności. I proszę Państwa, to on też jest ważny. Oprócz tego wyjścia poza schemat, to humor i emocje. To jest też to, czego, no, mówiąc tak brutalnie, zabrakło na tych wcześniejszych rysunkach. Nie było tego elementu, takiego dystansu do tego, co widzimy, do tego, co mamy przepracować. No i żeby mężczyźni nie byli pokrzywdzeni, mam tutaj też jeden rysunek, no akurat, no niestety nie ma tam kobiety akurat właśnie no, już słyszę żal w głosie, tak? Nie ma kobiety na tym rysunku, ale jest widok za oknem. Czy to wykazuje jakąś tęsknotę, chęć ucieczki z domu? Trudno powiedzieć, to już w tym momencie ja nie jestem od analizowania tego rysunku. Natomiast już znowu też kwadracik wykorzystany, tak? No proszę Państwa, to dwa rysunki, które no niestety nie są wynikiem moich badań, tylko są to po prostu też rysunki dostępne w sieci, wyniki tego samego testu. I jeśli mówimy o kreatywności, to jest kreatywność. To jest, myślę, że nikt z Państwa nie byłby w stanie odszukać nowych elementów tego testu w tym rysunku tutaj wykonanym przez osoby, które znalazłam w sieci. Także no, badania, tak jak mówię, cały czas trwają, natomiast już teraz widać, proszę Państwa, że ta kreatywność w pewnym momencie działa, jest wykorzystywana, ale w schemacie, w tych ramach, których czasami nie widać, albo w ramach, które są banalne, tak? Bo tutaj w teście to jest czarna ramka tylko i wyłącznie. Co nas ograniczało? Co ograniczało tych nauczycieli? Nic więcej, tylko po prostu kilka linijek. No a tutaj, jak widać, kreatywność faktycznie w pełnej krasie. I proszę Państwa, w kontekście też tej praktyki edukacyjnej, bardzo często jesteśmy jednak przystosowani czy przyzwyczajeni do wykorzystania tych samych rozwiązań, więc ja taką myślą chciałam się z Państwem podzielić. Im bardziej strategia zawodzi, tym bardziej uważamy, że jest coś nie tak z naszym dzieckiem, a nie ze strategią. Więc ta kreatywność to jest też poszukiwanie nowych strategii.
Bardzo Państwu dziękuję.